czasach, w których żyjemy, pełnych pośpiechu, zmęczenia i stresu, najbardziej doceniamy spokój. Naszemu ciału i duszy najwięcej energii daje wycieczka w miejsce, gdzie możemy choć przez chwilę być w harmonii z przyrodą. Region świętokrzyski oferuje turystom obcowanie z prawdziwą i nienaruszoną przyrodą. Przez te spokojne i malownicze tereny przepływa wiele rzek, które są również bogactwem tego miejsca. Jedną z nich jest Nida, której leniwy nurt przeciska się przez piękne i dzikie tereny. Miejscowa przyroda jest jedną z najbardziej unikalnych w Europie. Nazywam się Mateusz Achlewski, jestem teraz w okresie przygotowawczym. Na swój wolny czas wybrałem spływ kajakowy Nidą i wszystkich zapraszam na moją przygodę. Płynąc spokojnie kajakiem, możemy obserwować to, jak nietknięta przez człowieka przyroda jest bogata i piękna. Co więcej, rzeka jest jedną z najbardziej nasłonecznionych w Polsce. Latem jej temperatura dochodzi do 27 stopni Celsjusza. Dzięki temu nawet zamoczenie się w tej rzece nie jest straszne. Na spływ najlepiej wybrać się właśnie latem. Wtedy rzeka i przyroda oferuje turystom najwięcej atrakcji. Sztukę pływania kajakiem można opanować naprawdę bardzo szybko. Nie potrzeba do tego wybitnych umiejętności. Obecnie wiele firm w regionie oferuje spływy kajakowe. Nie tylko samą Nidą, ale też Pilicą i Lizwartą. Dla turystów przygotowane są różne trasy, trudniejsze i łatwiejsze, w grupach i samotnie. Jednym słowem, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jest to odcinek dla średnio zaawansowanych, który ma różne elementy niespodzianek w postaci zwalonych pni drzew. Jest bardzo urokliwy, także na pewno dostarcza dużo wrażeń. Mateusz Jachlewski miał okazję na własnej skórze poczuć klimat tego miejsca i malownicze krajobrazy, które roztaczają się wokół Nidy. To, co zobaczył, wywarło na nim niezwykłe wrażenia. Skrzydłowy mistrz Polski, spływając kajakiem, szybko przekonał się, że Nida kryje w sobie wiele niespodzianek. Człowieka zaskakuje tutaj sama natura. W trakcie spływu trzeba uważać na dzikie szuwary i zwierzęta kryjące się w nich. Przy odrobinie szczęścia możemy spotkać tutaj wiele gatunków zwierząt. Unikalny obszar jest chronionym obszarem w ramach projektu Natura 2000, chroniącego zagrożone gatunki i siedliska mające znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczej Europy. Nida to rzeka wyjątkowa. W wielu miejscach tworzy zatoczki i bagienka, a czasem płynie nawet kilkoma mniejszymi korytami. Różnorodność nurtu sprawia, że każdy, kto tędy płynie, musi bacznie i uważnie obserwować, jakie niespodzianki przygotowała tutaj natura. Spływając niezwykłą rzeką, zachowując ciszę, możemy usłyszeć prawdziwe dźwięki natury. Nurt spokojnie płynącej rzeki i szum wiatru uderzającego w bujną roślinność. Choć pływanie kajakiem jest łatwe, to rzeka, w której występuje wiele bagien, zakrętów i starożek, może nas zepchnąć w szuwary, które porastają brzegi rzeki. Rejon świętokrzyski znany jest głównie z gór, natomiast właśnie rzeka Czarna Nida jest rzeką, która bardzo podobna jest do Czarnej Hanciej Rospudy, ale pozbawiona jest jednej wady tamtych rzek. Tutaj naprawdę jest spokój. Tu możemy popłynąć sami. Nie spotkamy się z innymi kajakarzami, którzy nam zaburzą możliwość harmonii z przyrodą. W jednym z etapów dopływamy do starego młyna wodnego.
Takich miejsc w Polsce jest już bardzo niewiele. Przepływanie kajakiem wzdłuż pięknych rzek staje się jedną z najpopularniejszych form aktywnego wypoczynku w Europie. Spokojny nurt świętokrzyskiej Nidy zapewnia bezpieczną i czarującą podróż w krainę zielonych wzgórz, łąk i lasów. Wszystko to kryje w sobie wiele niespodzianek, które możemy odkrywać w spokoju i ciszy unikalnej świętokrzyskiej przyrody. Takie spływy kajakarskie są bardzo przyjazne i fajne. Szczególnie jak są jakieś przygody na trasie, jak dzisiaj mieliśmy. Powalone drzewa i pokonywanie tego jest na pewno przyjemnością, dużym relaksem i wydaje mi się, że każdy musiał spróbować, bo jest to coś fajnego.